Męczy się z zatruciem pokarmowym. Dodałem jeszcze dwa odciągi. Wyprać rzeczy bez używania detergentów. Płynie sobie z rodzinką, słuchajcie, na piknik na tą wyspę. Bardzo ostro mi kazali wylądować dronem. Wlewają taką sierść bardziej sztywną. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Niestety na razie witam się z Wami sam, ponieważ Monika od 2 dni męczy się z zatruciem pokarmowym albo z jakimś wirusem. Wymiotowała strasznie przez ostatnie 2 dni. Bolał ją brzuch. Dzisiaj już jest lepiej, ale jeszcze sobie leży w łóżeczku. A ja witam Was z nad jeziora Van. Na dzisiejszy dzień zaplanowaliśmy nagrywanie, ale jak widzicie, troszeczkę zaczął padać deszcz. Zastanawiacie się, czy Was nie oszukuję, że to jest jezioro. Zapewniam Was, to jest jezioro. Te fale, sam nie wiem skąd się biorą. Chyba przez to, że całą noc bardzo mocno wiało. Ale jak widzicie, nasz targ cały i zdrowy. Przed położeniem się spać tutaj dodałem jeszcze 2 odciągi. Zamontowałem je do felgi, jak widzicie. Dałem jeszcze dodatkowy odciąg tutaj do tego naszego teleskopowego słupka. To samo zrobiłem z drugiej strony. Także całą noc, mimo tych wiatrów, to wszystko w miarę się tutaj trzyma. Właśnie przywitałem się tutaj z panem z tego białego Mercedesa, który pomógł nam wczoraj zdobyć internet. Wyobraźcie sobie, że jak ładowałem film, to nie zwróciliśmy uwagi, ile mamy internetu na naszym koncie i wszystkie gigabajty poszły w film i nie mieliśmy możliwości załadować konto dodatkowymi gigabajtami, ale tutaj przyszedł nam pan z pomocą. Był wczoraj, przyjechał dzisiaj, przywitał się. Jestem mu bardzo wdzięczny. Bardzo mili ludzie, naprawdę, ci Kurdowie. Będę to powtarzał, mówiłem to w ostatnim filmie i chyba będę to powtarzał do końca naszej podróży po tym terenie, bo jak na razie wszyscy są bardzo uczynni, pomocni. Nawet ten pan, który tam jest ze swoją żoną na dole teraz, przyszedł rano do mnie z kebabem i powiedział, że ma dla mnie Kurdish kebab best in Turkey, czyli najlepszy w Turcji. I naprawdę był rewelacyjny. Muszę poczekać, aż przestanie padać. Monika jeszcze troszeczkę sobie odpocznie, a później będziemy testowali wody w jeziorze Van, ponieważ ta woda jest magiczna, jest inna niż we wszystkich jeziorach na świecie. Witajcie. Wracam do żywych. W końcu wychodzę z Vana nad jezioro Van. Jest ono położone na wyżynie Armeńskiej, 1646 metrów nad poziomem morza. I dzięki temu mamy tu takie umiarkowane temperatury. Czerwiec, lipiec, sierpień są takimi najcieplejszymi miesiącami, ale temperatura nie przekracza 30 stopni. Mamy w tej chwili 20 parę. Noce są chłodne. No i tak mi się tutaj super spało, że wypowiedziałam to nieszczęsne życzenie, że chętnie bym tak przespała, przeleżała po prostu sobie w naszym kamperze w łóżku cały dzień i nigdzie nie chodziła, niczego nie zwiedzała. No i na drugi dzień to się stało, dostałam jakieś grypy żołądkowe i tak sobie przeleżałam nawet 3 dni. No ale cóż, trzeba się już w końcu gdzieś ruszyć. Jest już lepiej, także idziemy eksplorować wody tego jeziora. Będzie pranie i kąpanie, bo ta woda jest magiczna, jest bardzo zasolona i o dużym stopniu zasadowości. Jej pH to jest 9,8 obecnie, także bardzo wysokie. No ja słyszałem, że można w nim wyprać rzeczy bez używania detergentów i one są po prostu białe, czyste i wyglądają jak nowe. Zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. Nie chcę mi się w to wierzyć, no ale wiecie, już dużo rzeczy nie wierzyłem i okazywało się, że byłem w błędzie. Jezioro wygląda jak morze, no i podobno jest zasolone 2 razy bardziej niż ogólnie słone są morza. Nawet potwierdzają to skały, które mają taki biały osad. Nie wiem, czy to właśnie ta sól, czy ta soda się na nich gromadzi. No właśnie, bo ciekawostką jest również fakt, że ono ma 14% sody w sobie. Także mam nadzieję, że moja koszulka i Moniki klapki będą zaraz wyglądały jak nowe. Woda jest podobno taka śliska. Zaraz Paweł się wskoczy wykąpać. Będę królikiem doświadczalny. Także powiemy Wam wrażenia. No i co? Zaczynamy chyba to pranie. Oczywiście. Może się składa z tym praniem, ponieważ ostatnio jadłem sałatkę z karadutem, z takim sosem z morwy. Nie mam tu takie 2 czerwone plamki. Pokaż, tak. Koszulka miałaś na wyrzucenie, ale może jezioro Van zrobi z niej nową, piękną koszulkę.
Dobra, działamy. Jezioro to jest najgłębszym i największym w Turcji. Ma 450 metrów głębokości, a już widzę, że jest to największe jezioro zasadowe na świecie, ponieważ po dwóch płukankach mojej koszulki woda zrobiła się brudna. Także chyba to pH i ta soda działa. Słuchajcie, woda jest ślizga normalnie, jakbym miał tu wsypany proszek. Z pół kilo proszku. O, no jak mydło, normalnie na rękach mydło. Jeszcze nie mogę doczekać, jak się będę kąpał, to będzie dopiero wrażenie. Nie mogę w to uwierzyć. Chciałem znaleźć plamę po morwie i chciałem ją przytrzeć, ale widocznie ona już zniknęła, rozpuściła się. Nie ma. Kołnierzyk jak się ładnie doprał. Niesamowite. Dobra, zmienię wodę i opłukam jeszcze raz. Paweł, ta koszulka nie ma kołnierzyka. To znaczy, no ten... tu przy szyi. Zmienię wodę. Zmieniam wodę w pralce. Dobra, już zmieniona. I z proszkiem. Może trzeba tu wskakiwać w ubraniu i się kąpać, to od razu będzie można się po prostu wyprać. No powiem szczerze, że widziałem dzieciaki, kąpią się w ubraniu i prały skarpetki na kamieniu. Na serio, wczoraj. Coś poprane, Paweł? No poprane i tu jeszcze panowie poczęstowali mnie iced tea. Także no... mrożoną herbatką. Ludzie tu są tacy, że co mają, to się tym dzielą. Naprawdę, uwierzcie mi. Czy herbatą, czy kolą, czy iced tea, czy kebabem. To jest piękne. Rzadko spotykane już w Europie, niestety. Będziesz musiał naleśników nasmażyć chyba dzisiaj. Może nasmażę. Dla nie wiem, wszystkich. Jak twój brzuszek je przyjmie. Mój na pewno już je dobrze przyjmie. A tak? Okej, okay. To będę smażył w takim razie. Sprawa wygląda tak. To jest umyty klapek i brudny klapek. Patrzcie, jak to wygląda tu na boku. Ja cię sunę, no niesamowite. A nawet tu w środku. Ten jaki brudny, a ten zrobił się jak nowy. No i jeszcze go tak nie doczyściłam, ale to dosłownie go minutkę przeten. Po super woda, nie? Niesamowite, żadnym środkiem chemicznym tak nie mogłam ich doczyścić. Jak tu samą wodą z jeziora. Magic. Teraz trzeba przetestować wodę. Już widzę, że jest piękna, jak nie wiem co, i czuję się, jakbym chodził do wody z proszkiem. No cóż mogę powiedzieć? Nic, tylko się myć, jak w bannie. Wrażenia po kąpieli w jeziorze Van niesamowite. Woda jest oleista, ślizga, ma niesamowitą wyporność. Po prostu nie wiem, czy tu się po prostu można utopić. Chyba nie. I ciepła jest. Miałem wrażenie również, że się szybciej pływa, ponieważ no, czułem się jak jakiś taki zawodowy pływak. Dwa machnięcia ręką, a już patrzę ja przy brzegu. Taka ślizga jest po prostu. Nie no, niesamowite wrażenie. Mamy w końcu okazję odwdzięczyć się Turkom za ich gościnność. W końcu mamy gości z Turcji. Zaparkowali koło nas i zaprosiłem ich na czaj. Przyszli się troszeczkę schronić pod tarpem, bo zaczęło trochę padać. Także czaj już prawie gotowy i sobie posiedzimy trochę. Wymieniamy się właśnie miejscówkami, pokazują nam fajne miejsca. Bo jak wiecie, jedziemy dalej wzdłuż granicy z Armenią, z Gruzją, także tam nam pokazują miejsca, które warto zwiedzić, które warto zobaczyć. O niektórych wiedzieliśmy, a o niektórych nie. Także wymiana doświadczenia bardzo ważna. I'm so happy we can meet because always Turkish people take us for chai and now I can, you know, prepare chai first time for Turkish people. But beautiful. Yeah? Oh, okay, thank you. Mieliśmy się już wczoraj stąd zbierać, ale przyjechała taka fajna para i po prostu posiedzieliśmy sobie wieczorem. Potem zaczął padać deszcz, więc nie można było zwinąć tarpa, a mieliśmy jechać, no bo kończyła nam się woda, bo już byliśmy tu kilka dni. Także gary niepozmywane, ledwo co mogliśmy się wczoraj umyć, no a niestety naczynia zostały na dzisiaj.
Więc co, musimy jechać szukać wody, no i ruszyć dalej, bo jezioro ma 450 km, żeby je tak objechać dookoła, także no, czas się stąd zbierać. Nie wiem, co to jest za nawierzchnia, ale patrzcie, jak się z tego kurzy. No weź tu sobie umyj wana. Szyba była dopiero co myta. Już nic nie widać. Byliśmy właśnie w miejscowości Gewesz. Tam pozałatwialiśmy wszystkie sprawy. Zatankowaliśmy wodę, zrobiliśmy zakupy. Jedziemy na kolejną miejscóweczkę. A jutro zabieramy Was na wyspę, na jeziorze Van. Kolejny piękny dzień. Wczoraj to było dosyć sporo ludzi wieczorem, ale noc była cicha i spokojna, wszyscy się rozjechali. Spokojnie można tu zostawać na noc, bez problemu. Wyspaliśmy się świetnie, także no co, lecimy na wyspę. Prom i płyniemy na wyspę, dokładnie. Nisko leci, do nas leci. Panie pilocie, dziura w samolocie. Wow. I dojechaliśmy na miejsce, słuchajcie, dwie minutki do Łodzi. Bardzo blisko. Szybę muszę zamknąć. I helikopter znowu nad nami. Dobra, jeszcze chyba poczekają na nas, także lecimy. Bo trochę jesteśmy spóźnieni. Ale już tam skoczyły, a ja biegnę naokoło. Mamy rejs statkiem, sporo ludzi, ale znaleźliśmy jeszcze miejscóweczkę na balkonie. Bilet kosztuje 150 lir od osoby, to już jest w dwie strony, także płyniemy na wysepkę, zwiedzamy i później wracamy. Super! Tak sobie płyniemy i już zdążyłem się tutaj porozumieć właśnie tutaj z tym młodym chłopaczkiem i tam jego tata w tej białej koszuli jest. Płynie sobie z rodzinką, słuchajcie, na piknik na tą wyspę. Zabrali sobie tutaj butle z gazem, mają czaj, jedzenie i będą sobie tam piknikować. Także no niestety my nie mamy butli z gazem i piknikować nie będziemy. Sezon urlopowy w Turcji kwitnie, ten pan przyjechał z Bodrum, także kawał drogi tutaj miał, żeby odwiedzić swoją rodzinę. Ale jak widzicie, statek jest pełen ludzi i sporo ludzi przyjeżdża odwiedzać to miejsce. Także no, mamy nadzieję, że będzie ładnie. Jesteśmy na miejscu, jest to wyspa Aktamar, jedna z czterech wysepek na jeziorze Van, które można odwiedzić. Mała, nieduża, skalista wysepka, była kiedyś jedną z rezydencji ormiańskiego króla Gagika I bodajże. Więc jest to teraz obiekt muzealny i za wejście na wysepkę również trzeba zapłacić, oprócz rejsu promikiem. 12 euro kosztuje wstęp, oczywiście dla turystów z zagranicy. No i to chciałam poruszyć troszeczkę ten temat. Myśleliśmy, że w Turcji Wschodniej będzie trochę taniej, ale grubo się pomyliliśmy. Taniej, jeśli chodzi szczególnie właśnie o zwiedzanie, no bo nie jest to tak bardzo popularny i bardzo turystyczny kawałek Turcji, ale grubo się pomyliliśmy, ceny są bardzo wysokie, no i wszędzie oczywiście w euraskach. 12 to jest takie minimum za wejściówkę. Do tego jeszcze przeliczają sobie to na liry według kursu takiego, jaki sobie uważają. Tak. Tak, także no nie uzyskamy takiego kursu ani w banku, ani w kantorach, po prostu oni mają swój kurs. I tak chyba to 12 euro to nas wyszło 446 lir, czy coś takiego. No, ale dobra, no już mniejsza z tym. Słuchajcie, ja rozumiem, że Turcy mają tańsze bilety. Absolutnie się z tym zgadzam, jest to super inicjatywa, super pomysł. No ale żeby po prostu tak kroić turystów i traktować ich jako takie chodzące bankomaty, to się z tym nie zgadzam i mówię i my temu nie, niestety. No bo jeżeli Turek może kupić kartę muzealną, którą ma ważną przez cały rok za 65 lir, a taka osoba z Europy może taką kartę kupić za 165 euro i jest ona ważna przez 15 dni i tak w niektórych miejscach trzeba jeszcze zapłacić dodatkowe pieniądze, no to jest trochę chore. No dokładnie. Fajnie, jak dla obywateli danego kraju zwiedzanie jest tańsze,
No ale to jest trochę chore, że jest droższe o 15 razy praktycznie dla obcokrajowców. No ale taki przykład. My zapłaciliśmy za wstęp 12 euro, a Turcy z tą kartą muzealną płacą 30 lir. Czyli słuchajcie, 446 czyli 1 lir. Euro. Tak, a 30 lir... No to tam jest... może trochę... Nie, mniej niż 1 euro. No nawet. Mniej niż 1, no to jest 15 razy taniej. No, no, cóż, no ale to tyle. To taki temat. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. To jest nasze zdanie. A my teraz pokażemy wam tą wysepkę. No właśnie, i co ona tu kryje. I co za te 12 euro można zobaczyć. W sumie 24 od dwóch osób. No. Jak już wspominałam, była to rezydencja ormiańskiego króla, więc są też pozostałości tej rezydencji, ale perełką na tej wyspie jest ormiański kościół z IX wieku. Kościół Świętego Krzyża został zniesiony w 921 roku, czyli 45 lat przed tym, jak Mieszko I przyjął chrzest Polski. Także dosyć leciwa budowla. No i warto zaznaczyć, że jesteśmy już teraz na terenach dawnego Wielkiego Królestwa Armeńskiego, także będziemy mieli coraz więcej takich wątków historycznych związanych z dawną Armenią. To kościół bardzo piękny. Taką charakterystyczną rzeczą są reliefy takie na zewnątrz, na zewnętrznych ścianach, przedstawiające figury świętych, zwierzęta, rośliny. Życie różne tam z Biblii, wiecie. I no w środku pięknie jest zdobione. Pięknie zachowane freski. No te freski tak średnio zachowane, szczególnie te niżej. No ale kolorów trochę widać. Troszkę widać. Ogólnie na wysepce fajna infrastruktura, dużo alejek, trochę cienia, jest gdzie pospacerować, tak, całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie, dokładnie. Mogłoby trochę więcej wiać dzisiaj, ale jakoś dajemy radę. Z kościołem tego oczywiście wiąże się wiele kontrowersji i zawirowań. Ostatecznie jednak nie został zmieniony na meczet, nie został zburzony, jak planowano swego czasu, a został odrestaurowany, dzięki czemu możemy go podziwiać. Aczkolwiek tak, turecki rząd... To był rząd... jeden problem. Tak. Turecki rząd bardzo długo nie pozwalał na umieszczenie krzyża na szczycie kopuły tego kościoła, no ale w końcu pod naporem tam społeczeństwa i różnych tam organizacji zgodził się na ten krzyż, ale turecki rząd zniósł piękny maszt na wyspie, który jest olbrzymi i powiewa na nim piękna turecka flaga. Także musieli zamanifestować. Krzyż jest, tak, ale flaga turecka też musi być. Do tego wyspę chronią ochroniarze uzbrojeni po zęby, którzy no. zaatakowali Pawła. No naprawdę, miałem troszeczkę taką pierwszy raz niezbyt miłą rozmowę, ponieważ bardzo ostro mi kazali wylądować dronem, co zrobiłem oczywiście natychmiast, a później dowiedziałem się, że potrzebuję jakiegoś pozwolenia z Ministerstwa Kultury do latania i do robienia ujęć dronem na tej wyspie. Po dłuższej konwersacji, w ogóle kazali mi usunąć te zdjęcia, ale po dłuższej konwersacji ja im powiedziałem, że nie mogę tego zrobić, ponieważ potrzebuję laptopa, żeby podłączyć moją kartę SD i usunąć wszystkie materiały, które nagrałem. No to gdzieś tam pan zadzwonił chyba do jakiegoś szefa i ze względu na to, że o tym nie wiedziałem, po prostu pozwolili mi zachować ten materiał, tak, że będziecie mogli podziwiać tą wyspę z ujęcia z drona. Ale no pierwszy raz się spotkałem z taką rozmową. No. Niby jest latanie legalne, ale w niektórych miejscach, jak widać, tu na wschodzie, blisko granicy z Syrią, Irakiem, Armenią, tak. Już takie legalne nie wiem, jest. Monika, może się coś zmieniło, może po prostu ze względu na to, że drony są teraz tak popularne, to... Służą jako broń, więc... Tak, to raz, a drugie to, że po prostu można tutaj zarobić i podejrzewam, że takie pozwolenie w Ministerstwie Kultury sporo kosztuje. No co, Moni, my będziemy lecieli z tej wysepki do Wana. Płynęli. Chyba, że no tak. Tu jakiś helikopter zamówiłeś, ten co latał dzisiaj rano. Może i w szyfrunie. Dobra, to do zobaczonka w banie. Przejeżdżamy właśnie przez miasto Van. Jest to największe miasto w tym regionie, wokół jeziora. No, cóż mogę o nim powiedzieć? Bloki, jeszcze raz bloki. Nie będziemy się tu zatrzymywali, to znaczy zatrzymamy się w jednym miejscu, bo musimy wam coś pokazać, pewien ewenement w ogóle na skalę światową, że tak powiem. Ale a propos drogi, chciałem wam powiedzieć kilka słów na temat drogi. Otóż bardzo dużo jest posterunków policji, posterunków żandarmerii, posterunków wojskowych. Wszystkie osiedla wojskowe, w których mieszkają
rodziny wojskowych są ogrodzone murami i drutami kolczastymi, jest dużo opancerzonych pojazdów, także jest taka atmosfera, no nie wiem jakby to powiedzieć, dużo kontroli jest. Nas jeszcze nikt nie kontrolował, ale widzę, że zatrzymują ciężarówki, busy. Są to chyba takie pozostałości po tej ciężkiej wojnie między Kurdami a Turkami, która trwała chyba ponad 30 lat, zginęło 45 tysięcy ludzi. I właśnie tutaj te miejscowości, wszystkie, które odwiedzamy, były objęte walkami. Czyli Van, Kadvan, Diyarbakır. Diyarbakır było bardzo ciężkie więzienie, w których trzymali po prostu Kurdów walczących o niepodległość. Na razie jest spokój. Mam nadzieję, że tak zostanie. Miał być malutki. Ciężki jak nie wiem co. 88 lir. Za całego arbuza? Tak. Arbuzy tanie. Jak barszcz. Arbuz waży ponad 8 kilo. Lecimy dalej. No my już na miejscu. Idziemy zobaczyć coś, co jest nieodłącznie związane z jeziorem Van. Czyli koty rasy Van. Po turecku Van Kedisi, po ormiańsku Vanakatu, a po kurdyjsku Piszkawana. Mi się najbardziej podoba Piszkawana, więc idziemy zobaczyć Piszkawana. Jesteśmy na terenie Uniwersytetu Van i jest tu takie kocie sanktuarium. Są one pod ochroną, podobno mają tu dobrze, ale to się okaże, zobaczymy. Kocia willa. Wejście kosztuje 20 lir i dodatkowo można za 50 lir kupić karmę dla kotów i je pokarmić, pogłaskać. No ja się temu nie oprę. Proszę, kolar. Skoro są to koty z nad jeziora Van, no to oczywiście pływają. Pomaga im w tym taka błona, która jest między pazurkami. No i ta szybko schnąca sierść. Ale są niesamowite. Kotki na razie nie chcą pływać, jak widać, ale mają prawdziwą willę z basenem, słuchajcie. Kto by pomyślał, żeby koty miały basen? Żeby koty pływały w ogóle? O Boże! Ale ten jest słodki, jeszcze ma taki ogonek pomarańczowy. No, cudowny jest. Tak. Saseta. Jakie milutkie. No nie mają takiego puszka. Właśnie, żeby szybko schła. No, masz tutaj. I puszek. Jak z waty normalnie. Wata cukrowa. Pozdrawiamy stąd wszystkich, którzy uwielbiają koty. Pozdrawiamy nasze kotowanie, czyli Dorotę i Tatka. Moją siostrę też pozdrawiam, kociarę. Moją siostrzenicę, ale by tu miały raj po prostu. No ale śliczne są, o Boże. Cudowne są, małe są po prostu puszyste, jak nie wiem, wata cukrowa. Ale te starsze mają taką sierść bardziej sztywną. Ale są takie pieszczochy. Przepiękne, tak, takie piękne są. A, ty już jesteś taki... Super miejsce, fajnie, że mają takie schronienie. Kociaki są super przesłodkie. No myślę, że warto tu zajrzeć. No co, pa, pa!
na początku się martwiłem, że one tam siedzą tylko w środku. Nie, tam były takie młodsze, a tutaj tak. Te dorosłe też już właśnie wychodzą sobie na wybieg. Fajnie, no, fajnie, super. Zrobione. Fajnie, że zadbali, żeby trzymać tą tradycję i dalej podtrzymywać ten gatunek kotów, bo są naprawdę przecudowne. Zrobiły na nas olbrzymie wrażenie. Lecimy dalej. No, okolice jeziora Van na razie nas po prostu zaskakują i nas zauroczyły. Zobaczymy, co jeszcze kryje ta nasza przygoda dalej. Jedziemy szukać miejscówki. No. Ale tu nie jest trudno z miejscówkami, uwierzcie mi na słowo. Przejeżdżamy właśnie przez wioseczkę, a zwróćcie uwagę na zabudowę. Niziutka, skromna, jakieś budynki gospodarcze, jakieś prace są, ale zobaczcie, co tu się budowało. Albo jeszcze jest w trakcie budowy. No jak na tak małą wioskę, no to meczet jest naprawdę olbrzymi, nie? Ogromny. Widać tutaj żniwa pełną parą, ciągniki, bizony, wszystko mijaliśmy po drodze. Uważaj na kury! Uważaj. Kury, perliczki, koguty. My to zawsze wybierzemy sobie miejscówkę, nie? Mówili dalej od drogi będzie ciszej. No, zobaczymy. Ale nie wiedziałem, że aż tak daleko. Ale ładna droga, zobacz. No, takich klimatów to się nie spodziewałem. Słuchajcie, wjechaliśmy w jakieś góry przy jeziorze. My już z powrotem nad jeziorkiem, piękna nowa miejscówka i słuchajcie, myślałem, że w tych namiotach spotkam wędkarzy, ale okazuje się, że połów ryb na tym jeziorze jest zakazany, ponieważ jest tutaj tylko jeden gatunek ryby, który jest obecnie pod ochroną. Jeden gatunek endemiczny, czyli taki, który żyje tylko i wyłącznie w tym jeziorze. Jest to ryba zwana po turecku inci kefali, a po polsku? Barwena perłowa bodajże. Tak, ryba perłowa, no. Z rodziny karpiowatych. No i ona sobie żyje w tej wodzie słono-zasadowej, ale tak, się tu nie rozmnaża. Tak, żeby się rozmnażać wpływa, można powiedzieć, że skacze, bo to tak podobno spektakularnie wygląda. Na wiosnę one skaczą do wód, które wpływają do jeziora. I tam po prostu jest tarło do rzek, tak. I tam jest tarło, tam składają ikrę i tak się rozmnażają. Stąd też nazywane są latającymi rybami, bo w momencie, kiedy skaczą, wyglądają właśnie jakby latały. To na wiosnę chyba można zaobserwować, tak? Tak, dokładnie. I wtedy właśnie najczęściej łapali je kłusownicy, zakładając tam siatki. No teraz, jest to nielegalne i dzięki temu 90% kłusowników zostało zlikwidowanych. Także mamy nadzieję, że gatunek się odrodzi na tyle, że będziemy mogli, nie wiem, gdzie się tam oglądać skaczące w jeziorze. Ada, my dzisiaj zjemy kurczaka. No, niestety. Ojejku, słuchajcie, ale tu jest piękna miejscówka. Słońce się chowa. Słoneczko się chowa, mamy zachód słońca. Przepiękny. O, skały naokoło. Po prostu nic, tylko mieszkać tutaj. Dobra, obiad już zagrzany, będziemy jeść. A z wami cóż, będziemy się już żegnać. Mamy nadzieję, że wam się podobało nad jeziorem Van, bo nas ta okolica zauroczyła. Po prostu cudownie. No cóż, dajcie jakiś komentarz, łapkę w górę, tak jak zazwyczaj. Kto nas jeszcze nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. A my teraz wzdłuż granicy z Armenią będziemy jechali i podziwiali pozostałości po dawnym królestwie Armenii, po zabytkach, po miastach. Zobaczymy, może nam się uda skosztować jakiejś innej kuchni. Dokładnie. Także do zobaczenia za tydzień. Hejka, hej. Miłego wieczorku. Boże, jak to nasrane.
Ucinasz mi głowę, widzisz, jak ty trzymasz?